Znajdujemy się przed publicznym gimnazjum nr 1, które obchodzi dzisiaj 10. rocznicę nadania imienia noblistów polskich. Zobaczymy, co z tej okazji przygotowali dla nas uczniowie. Dzisiejsza uroczystość to jest święto szkoły, święto patrona i w czasie tej uroczystości staraliśmy się uhonorować najlepszych uczniów, najzdolniejszych, najbardziej wyróżniających się w różnych kategoriach statuetką. Ponieważ szkoła osiąga dosyć wysokie wyniki w nauce i ma wiele osiągnięć w różnych konkursach i plastycznych i przedmiotowych, a także w różnych zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. I w tych działaniach zawsze wspierają nas władze miasta, władze samorządowe, oświatowe i kościelne, więc chcieliśmy również dzisiaj podziękować tym osobom, które wspierają nasze działania, są zaangażowane w pracę na rzecz tej szkoły i też wręczyć pamiątkowe statuetki honorowego Alfreda 2016. No właśnie, jakie to były kategorie? Mniej więcej niektóre. Jeśli chodzi o uczniów, to były kategorie, tak powiedziałabym, trochę zbliżone do przedmiotów, które młodzież ma w szkolnym zestawie programów nauczania. I tak, najlepszy uczeń polonista otrzymał statuetkę, najlepszy matematyk, najlepszy fizyk, najlepszy chemik, poliglota, najlepszy sportowiec, ale też uczeń, który wyróżnia się w działalności społecznej, najlepszy społecznik. Także kilkanaście tych statuetek żeśmy dzisiaj wręczyli uczniom. Myślę, że jest to bardzo ważne odznaczenie. Poza tym uważam, że należy bazować na takiej pozytywnej motywacji ucznia do dalszej pracy, do wytężonej pracy. Na półrocze mamy spotkanie z prymusami, gdzie nagradzamy uczniów, którzy mają średnią ocen 5,0 i więcej i bardzo dobrą przynajmniej ocenę z zachowania. Dzisiaj natomiast nagradzaliśmy tych uczniów, którzy są najlepsi w poszczególnych kategoriach. Na zakończenie klas trzecich będziemy nagradzali uczniów i podsumowywali osiągnięcia uczniów za cały cykl kształcenia, za ten trzyletni okres kształcenia w gimnazjum. Myślę, że jest to ogromnie ważne, ponieważ każdy z nas chciałby jak najwięcej wiedzieć o sobie rzeczy pozytywnych, znać swoje umiejętności, znać swoje kompetencje i te właśnie uroczystości dają nam taką możliwość. Prowadzę koło teatralne już od
10, może 12 lat, z tym, że zazwyczaj skupiamy się właśnie na takich częściach artystycznych w szkole, tak w szczególności. No tak jak Państwo widzieliście, na scenie pojawiło się przeszło 80 osób, więc staramy się zebrać wszystkie dzieci chętne po prostu, które mają ochotę, które chcą wystąpić, po prostu odkrywać nowe talenty. Czasami one po prostu skrywają się gdzieś, nie są widoczne w ogóle w klasie. Natomiast tutaj w kole teatralnym mają możliwość rozwijania się, pokazania jakiegoś drugiej swojej osobowości. No i z tego to najbardziej jesteśmy dumni, ponieważ jak Państwo widzieliście, były to osoby i grające, i śpiewające. No każdy gdzieś swoje miejsce znajdzie. Zostałaś nominowana w 3 kategoriach. Czy możesz nam powiedzieć w jakich? Z biologii, chemii i geografii. I w tych 3 kategoriach otrzymałaś nagrodę, tak? No, dostałam nominację. Nagrodę dostałam tylko z biologii. Ty również zostałeś nominowany w 3 kategoriach do Alfreda. Powiedz mi, w jakiej kategorii go zdobyłeś? Zdobyłem w kategorii historia, zostałam Alfreda, a także nominowany zostałam kategoria fizyka, biologia. Myślę, że wybór był trudny, dużo osób zasłużyło, myślę, ale cieszę się, że jakoś zostałem zauważony. Dlaczego akurat historia? Historia, takie moje dodatkowe zainteresowanie. Myślę, że jakoś tak ciekawie wyszło tutaj z kolegą obok, który też był nominowany. Jestem laureatem w konkursie Losy Żołnierza i też finalistą z wojewódzkiego konkursu. I tam przeważyło może, nie wiem, więcej uśmiechu. Po prostu może tak był wybór. A także z innych przedmiotów, to z biologii na przykład też moja koleżanka i też myślę, że dużo osiągnęła. Z fizyki to wybór był prosty, bo koleżanka przewyższała nas w wielu dziedzinach, kategoriach. Otrzymałaś dzisiaj, Alfreda, gdybyś mogła nam powiedzieć, w jakiej kategorii i co to są za nagrody? A więc tak, otrzymałam Alfreda w kategorii najlepszy, w kategorii wiedzy o społeczeństwie. Alfredy są to nagrody dla uczniów najlepszych w danej tam kategorii, wiadomo, matematyka, polski i moim w tym przypadku właśnie WOS. I otrzymałam go, ponieważ jestem finalistką konkursu wojewódzkiego z WOS-u. A jakie dzisiaj święto macie w szkole? Dzisiaj w szkole obchodzimy 10-lecie nadania imienia naszemu gimnazjum, czyli gimnazjum numer 1 imienia Noblistów Polskich. I właśnie z tej okazji była przygotowana część artystyczna, w której brałam udział, która opowiadała o naszych noblistach, czyli naszych patronach. Cześć, fajny apel czy nudny? Fajny, interesujący bardzo. Powiedz mi, bierzesz udział w jakichś dodatkowych zajęciach tutaj w szkole? Czy ja biorę? No, aktualnie nie. A jakie macie takie dodatkowe kółka? Było kółko teatralne, biologiczne, matematyczne też, fizyczne, tak naprawdę z każdego przedmiotu. A czemu wybrałaś tą szkołę? Jakoś najbardziej zainteresował mnie program, no i też znajomi mieli na to wpływ. Dlaczego wybrałaś tą szkołę? Ponieważ interesowało mnie, dużo osób mi ją polecało. Jak szkoła? Bardzo dobrze. Podoba Wam się? Tak. A czemu wybrałaś tą szkołę? No, bo dużo znajomych szło. Moja siostra tutaj wcześniej chodziła. Siostra też zadowolona? Tak, bardzo.